Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapetę idzie ten zbiornik. Trzeba go stąd eksmitować, bo on tutaj tak jest przy wjeździe i nie wygląda to zbyt dobrze. Także co, przenosimy go, wstawię sobie go tam z tyłu. To jest taki bufor na wodę po prostu do podlewania, żeby po prostu nie, żeby pompować wodę ze stawu cały czas. Ona tutaj się trochę zbuforuje i dopiero bierzemy ją do podlewania. Także on sobie może stać w każdym dowolnym miejscu, a tutaj tak nie wygląda za dobrze, także go stąd bierzemy. I co? Z jednej strony sobie go podniosę tym wózeczkiem, a z drugiej strony weźmiemy sobie ostrówka i tutaj podniesiemy, bo co, pewnie i tak by nie podniósł ostrówek na raz, a tak jak go weźmiemy z jednej, z drugiej strony, to po długości się go będzie ciągnęło i powinno to jakoś pójść. Nagram wam wszystko, także będziecie widzieć co i jak. To co, działamy. Dobra, udało się nawet. Całkiem sprawnie to poszło. Bez większych szkód nawet się to udało zrobić. Tu jedynie wyleciało to kolanko. Ale ta rura chyba i tak pójdzie do obcięcia, bo sobie to zasilanie zrobi inaczej. No i co? Jak będziemy tutaj ustawiać ten taśmociąg, co on wyleci i wzdłuż szklarni będzie tutaj ustawiony, także tu już nie będzie tu już szpecił krajobrazu. Także co, działamy dalej. Trzeba tam teraz jakiegoś żwiru nawieść w tą dziurę po tym zbiorniku. Aha, no i to co, to wam od razu pokażę. Przywiozłem sobie tego piasku, jedną przyczepę. Także jak tu będę miał gdzieś koparkę pod ręką, to sobie to wyrównam na tej plaży. Tutaj już dzieci się trochę bawiły. Brzeg trochę mi tutaj zmieniły geometrię brzegu. No i co, tak myślałem zrobić tutaj mostek. Taki z drewna. I nawet mam plan na niego. Taki całkiem ciekawy, ale to pewnie dopiero gdzieś w lecie albo na jesień, bo teraz jest co robić innego. Także co, działamy dalej.